Kochani, przechodząc do dzisiejszego słowa, spodziewacie się pewnie kontynuacji kazania na górze. Kontynuacja będzie, ale nie kazania. Chciałbym dzisiaj kontynuować tematykę świąteczną. Tematykę tą, w której atmosferze byliśmy kilka ostatnich dni. Dlaczego? Dlatego, że w tym ostatnim tygodniu, kiedy skupiałem się na Ewangeliach, na tych wydarzeniach, głębiej chciałem wniknąć w te wszystkie fakty, po pierwsze zauważyłem, że jest mnóstwo rozbieżności, pozornych rozbieżności od razu chcę powiedzieć, ale wielu ewangelistów przedstawia to jakby troszkę inaczej, czasem rodzą się pytania, to jak to wszystko wyglądało tak naprawdę. Ale wiecie, męczyłem się troszkę z tym, czy faktycznie to przedstawiać, czy nie przedstawiać, bo z drugiej strony tak naprawdę my tego wszystkiego nie potrzebujemy wiedzieć, tak naprawdę. My potrzebujemy wiedzieć, co się stało. Potrzebujemy wiedzieć, że Pan Jezus przyszedł, że umarł za nas, że Jego krew nas oczyszcza, że mamy w Nim wolność, że mamy w Nim zwycięstwo, że mamy w Nim uzdrowienie i tak naprawdę to nam wystarcza. Ale z drugiej strony pomyślałem, że taka troszkę wiedza, również troszkę pozabiblijna, czasem też pomaga lepiej coś zrozumieć. A już taką kropką nad i było to, jak ktoś mnie zapytał w tym okresie świątecznym o jakiś fakt zmartwychwstania. I w tym pytaniu było tyle niewiedzy, że postanowiłem, że chyba jednak powinienem przejść w taki chronologiczny sposób i chciałbym po prostu przejść w takim chronologicznym ujęciu przez wydarzenia od Getsemane po zmartwychwstanie. Ale zrobię to inaczej niż zwykle. Wiecie, nigdy jeszcze w życiu tak nie robiłem, ani nawet nie słyszałem, żeby ktoś tak zrobił, więc jest to jakiś debiut. Nie wiem, jak to wyjdzie, wierzę, że dobrze. Chciałbym po prostu czytać fragmenty Bożego Słowa, ale nie z którejś Ewangelii, bardzo różnie. Celem jest jedno, chronologia. Po kolei według wydarzeń, nie według zapisu ewangelisty, ale według prawdziwie wydarzeń, które się wydarzały w osi czasu, jak miały miejsce. Moi drodzy, wybaczcie, że będę pomijał mnóstwo wątków, mnóstwo myśli, aż, wiecie, czasem korci pociągnąć jakiś wątek, bo jest tak fajny, w kierunku jakiegoś, nie wiem, zachęty, czy no różnie. Pomijam, bo chcę się skupić bardziej na faktach. Dzisiaj na pewno nie dojdziemy do końca. Chciałbym gdzieś do połowy może dojść i kolejnym razem dokończymy. Żebyście zobaczyli, jak będę czytał te fragmenty, to zrobimy próbkę. Na czym ta próbka będzie polegać? Chcę wam pokazać tylko na tym jednym wersecie, w jaki sposób będę odczytywał kolejne fragmenty. Tym jednym to wytłumaczę, potem już do tego nie będę wracał. Czytamy tak. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. Proszę, Jan 18:1. Ewangelia Jana 18:1. To będzie ten sam fragment, tylko w ujęciu innego ewangelisty. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wyszedł z uczniami swoimi. I zobaczcie, może już nie pamiętacie, co było najpierw, ale już tu jest dwa fakty są dołożone. Jest dołożony fakt, jak się rozpoczyna to powiedziawszy. Czyli coś poprzedzało. Jakieś sytuacje poprzedzały to wydarzenie. A potem jest dołożone jeszcze, że wyszli za potok Cedron. Mateusz o tym nie wspomniał. I jeszcze Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 39 werset. I wyszedłszy udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie jego. I mamy znowu dołożony jeden fakt, który wcześniej był jakby pominięty. Może on jest nieistotny w tym momencie, ale chodzi o słowo według zwyczaju. I widzicie, kilka tych drobiazgów ewangelista Mateusz pominął. Ja to dlatego wam tak skrupulatnie mówię, żebyście rozumieli mój tok rozumowania we wszystkich następnych fragmentach. I teraz zbierzmy razem ten jeden werset według trzech ewangelistów. Za każdym razem podam werset jakby źródłowy, na którym oprę to słowo, który będzie uzupełniany
tym, co mówią inni ewangeliści. Tak wygląda to według Mateusza, a teraz posłuchajcie, jak wygląda to w takim ujęciu zbiorczym. Czyli uzupełniam o to, co dopowiedzieli inni ewangeliści. A gdy to powiedział i odśpiewali hymn, wyszli według zwyczaju za potok Cedron ku Górze Oliwnej. Już mniej więcej, myślę, rozumiecie, na czym polega to uzupełnianie. Za każdym razem, kiedy będę czytał fragment, nie będę już mówił, który ewangelista co uzupełnił, bo to było niestrawne. Po prostu będę czytał w ten sposób. Już od razu uzupełniony tekst. Z krótkim komentarzem. Za każdym razem króciusieńki jakiś komentarz. Więc widzicie, no w ten sposób chciałbym, żebyśmy przeszli, patrząc na kolejno według osi czasu, jak fakty się w tamtym czasie rozgrywały. W niedzielę, kiedy usługiwałem, na chwilkę zaprosiłem was na ulicę Jerozolimy na chwilkę, a dziś zapraszam was na cały czas. Od tego momentu chciejmy razem z uczniami towarzyszyć Jezusowi już od tego momentu, już od tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Odśpiewali hymn i poszli ku Górze Oliwnej. Wcześniej był czas tej kolacji paschalnej, jednej z jej części, czwartkowy wieczór. Była wcześniej arcykapłańska modlitwa Jezusa, odśpiewali jakiś tradycyjny hymn, prawdopodobnie był to psalm 136, ewentualnie któryś z psalmów od 115 do 118. Nastąpiło podniesienie trzeciego z czterech kielichów i wyszli na miasto. I wyszli na miasto Jezus ze swoimi uczniami, oczywiście już bez Judasza, który wcześniej odszedł. I pomimo bardzo późnej pory ciemności, miasto jeszcze było pełne ruchu. Ludzie przed świętem zaganiani, jeszcze robili jakieś zakupy, za czymś jeszcze chodzili. Jezus wyprowadza uczni przez bramę wschodnią świątyni, przechodzi przez podok Cedron i wchodzi na Górę Oliwną. Czy ktoś kojarzy już podobną sytuację ze Starego Testamentu? Któremuś mężowi Bożemu dokładnie pasuje ten opis? Może będziecie mieć problem, bo to trochę ukryte, chociaż może przez sekundę pomyślcie. Chodzi o Dawida. Chodzi o Dawida, to był moment, kiedy był bunt Absaloma. On, uciekając z miasta, dokładnie robi tak samo. Wychodzi przez wschodnią bramę świątyni, przekracza potok Cedron, to jest 15 rozdział 2 Samuelowej, nie musicie otwierać, ale zobaczcie na te szczegóły. Wychodzi, przechodzi przez potok Cedron, wychodzi na Górę Oliwną, gdzie płacze, a potem zdradza go jego przyjaciel Achitofel, który później się powiesił. Zauważyliście te fakty? Jak są niesamowicie zbliżone do tego, co wydarza się tutaj. To jest pewien typ, pewna zapowiedź. Czytamy drugi czy kolejny fragment. Tym miejscem podstawowym to jest Mateusz 26, od 36. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu oliwnego, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, Jakuba i Jana, i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie wraz ze mną. Jezus wraz z uczniami dochodzi do pewnego miejsca znanego sobie. Był to jakiś zadrzewiony fragment Góry Oliwnej. Najprawdopodobniej był to prywatny ogród. Kogoś z przyjaciół Pana Jezusa musiał tam mieć zezwolenie na odwiedzanie tego ogrodu. Zostawia 8 uczni na zewnątrz jakby, czy przy bramie. Bibliści nie są zgodni, czy to na pewno było 8 uczniów, czy tam nie było ich więcej. Ale to nieistotne. Na pewno zabiera tak zwany ten wewnętrzny krąg, czyli tą trójkę najbliższych mu uczni. I idą się modlić. Wiecie, cierpienia Jezusa zaczęły się już tutaj. Już tutaj zaczęły się cierpienia Pana Jezusa. On mówi o tym. Nawet już wcześniej, 2 dni wcześniej, mówił w Ewangelii Jana 12:27: teraz dusza moja jest zatrwożona.
Bo Jezus zaczyna sobie uświadamiać fakty, których nigdy nie doświadczył. Zaczyna sobie uświadamiać, że spotyka go coś, co nigdy, nigdy, nigdy wcześniej nie doświadczył. Było mu to obce. Czyli przede wszystkim poczucie obciążenia grzechu, czy raczej perspektywa tym, i poczucie samotności, opuszczenia przez Ojca. I prosi tych trzech uczniów, by czuwali. I wcale nie chodzi o to, żeby czuwali jako strażnicy na warcie, żeby ostrzec przed zgrają, która ma przyjść, ale czuwali duchowo. Czuwali duchowo. Modlili się, aby oni sami mogli przetrwać próbę, która ma przyjść. A też i towarzyszyli uczniowi w jego, towarzyszyli Jezusowi w jego walce. I dalej czytamy z Ewangelii Marka, tym razem 14 rozdział, Marek 14:35. Potem postąpił nieco dalej, jakby na rzut kamienia. Patrzy na kolana, padł na ziemię, na oblicze swoje i modlił się, aby jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba, Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I jeszcze od razu z Łukasza 22:43. A ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił, a pod jego był jak krople krwi spływające na ziemię. Tutaj jeden z ewangelistów dodaje o tym, że oddalił się Pan Jezus na odległość, na rzut kamieniem. No trudno sprecyzować ile, w zależności od tego, jaki kamień jest ciężki, jak tą mocną rękę ma, no ale rozumiemy, że to nie jest duża odległość. Pewnie była to odległość, która pozwalała pozostać w zasięgu wzroku, ale już niekoniecznie słuchu. Być może nie wszystko można było usłyszeć. Prócz tego, że spali. To już inna kwestia. I tutaj Łukasz mówi o tym, że padli na kolana, a Mateusz dodaje, że padli na twarz. Myślę, że to chyba zrozumiałe, że najpierw na kolana, potem może dalej na twarz. Więc trudno tu mówić nawet o jakiejś sprzeczności. I zwraca się do ojca Abba. Abba, tatusiu, takie to bliskie określenie. Żydzi nawet omijali to określenie. Było dla nich zbyt poufałe, żeby w stosunku do Boga go mówić. Jezus tu mówi, że prosi ojca, oddal ten kielich ode mnie. Czy jak ja się cieszę, że on tutaj nie zakończył. Że Jezus kontynuował. I powiedział, ale jaka wola Twoja, tak niech się stanie. Gdyby tam zakończył, gdyby tak się stało, nie byłoby krzyża, nie byłoby Golgoty, nie byłoby nas tak naprawdę. Wiecie, ktoś kiedyś zarzucił Jezusowi z biblistów czy tam z teologów, że to, co tu się wydarzyło, to była słabość z jego strony. Że przecież byli później męczennicy, którzy szli na stosy, szli na krzyże również, na różne rodzaje kary, śmierci, bez słowa, bez mrugnięcia okiem, po prostu szli. Ale wiecie, takie coś jest strasznie nieuczciwe. Takie porównanie jest absolutnie niestosowne. Dlatego, że ofiara Jezusa, sytuacja Jezusa była absolutnie wyjątkowa. On niósł grzechy świata na sobie. To po pierwsze. A po drugie był opuszczony przez Ojca. Każdy z męczenników, jeśli to było męczeństwo dla Chrystusa, to szedł z Chrystusem. To Chrystus stał przy nim. Dawał mu siły do zwycięstwa, do przetrwania. A Chrystus szedł sam. Opuszczony przez wszystkich. Więc dlatego uważam, że takie porównanie jest absolutnie nadużyciem i nieuczciwe. Poza tym, moi drodzy, uważam, że odwaga nie wyraża się tyle w emocjach, co w czynach. Co kto zrobi, a nie jakie miał wcześniej emocje. I myślę też, moi drodzy, że to jest takie ludzkie, takie naturalne. Kiedy to czytamy, kiedy widzimy to zmaganie, to możemy rozumieć, że Jezus naprawdę wie, co to ból, wie, co to odrzucenie. I kiedy my jesteśmy w jakichś sytuacjach, wiemy, że Jezus nas rozumie, że On przez to przeszedł. I czytamy tutaj też o aniele, aniołach czy aniele, który go wspierał. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, to jest dwie tylko takie sytuacje są,
Pierwsza to była w czasie, kiedy Jezus był kuszony na pustyni po 40 dniach, przyszli aniołowie i usługiwali mu, i tutaj ten kolejny moment. No i kwestia jeszcze tego potu jak krople krwi. W medycynie nazywa się to hematidroza, tak wyczytałem, ale chodzi o to, że po prostu naczynia krwionośne pękają pod wpływem zmęczenia i stresu. Pozwólcie, że przeczytamy następny fragment z Mateusza 26:40. I wstawszy od modlitwy, wrócił do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I mówił do Piotra i do nich: dlaczego śpicie? Tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. I przyszedł znowu i zastał ich śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I zostawił ich znowu, odszedł i modlił się po raz trzeci tymi samymi słowy. Wtedy przyszedł po raz trzeci do uczniów i mówił do nich: dość tego, śpijcie dalej i odpoczywajcie. Wiele przekładów w tym momencie zamiast przecinka daje pytajnik. I brzmi to chyba troszkę sensowniej. Brzmiałoby to tak: dość tego, śpicie dalej i odpoczywacie? Oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy. Oto zbliża się Ten, który mnie wyda. Zauważyliście, że komentując ten fragment, że Jezus trzykrotnie modli się i jakby trzykrotnie odpowiedź brzmi nie. Jest to absolutnie wyjątkowa sytuacja. W żaden sposób nie potrafimy ją przenieść na życie nasze. To była jednostkowa, jedyna sytuacja. Ale wiecie, jest to pewnym obrazem. Jest to pewnym obrazem, że czasem modląc się możesz usłyszeć odpowiedź nie. A wiesz dlaczego? Bo on ma lepsze rozwiązanie. Tak było w tym przypadku. Było odpowiedź nie, bo było dużo lepsze rozwiązanie. Trudniejsze na ten moment. Straszniejsze na ten moment, ale dużo lepsze. Więc jeśli czasem usłyszysz może odpowiedź nie, choć i tak to są sporadyczne sytuacje w życiu, ale mogą się zdarzyć, to wiedz, że najpewniej dlatego, że on ma dla ciebie lepsze rozwiązanie. Widzicie, jak Jezus się modli. Najpierw, po raz pierwszy mówi: oddal ten kielich ode mnie, ale nie jako moja wola, ale twoja. A za drugim razem? Za drugim razem mówi: Ojcze, jeśli nie może mnie ten kielich minąć. Zobaczcie, porozmawiał z Ojcem i już mówi inaczej. Najpierw prosi, a po godzinnej mniej więcej rozmowie z Ojcem, za drugim razem on już jest pogodzony. On już mówi: Ojcze, okej. Skoro nie może mnie minąć, to zgadzam się, to biorę go. A za trzecim razem nie czytamy co, ale prawdopodobnie to samo, co za drugim. Tak wynika z tego tekstu. Zerknijmy na postawę uczniów. Zobaczcie, oni byli gotowi na działanie. Mogli, nie wiem, przygotować posiłek, mogli tamto zrobić, coś innego. Potem byli gotowi nawet stanąć do walki, o czym za chwilkę. Ale nie za bardzo byli gotowi na modlitwę. Widzicie czasem w tych nas samych, że łatwiej nam coś zrobić, nawet, nie wiem, dla Boga, dla zboru, a czasem trudniej się po prostu modlić. Ale spróbujmy ich troszeczkę zrozumieć. Nie usprawiedliwiam, ale spróbujmy ich troszkę zrozumieć. Bardzo trudny i wyczerpujący tydzień był za nimi. Pełen takich emocjonalnych zlotów, upadków, gór i dołków. Tydzień temu mniej więcej, no niespełna, czyli niedziela poprzednia, zwana Palmową. Niesamowity, triumfalny wjazd Pana Jezusa. Myślę, że emocji co nie miara. Poniedziałek, następny dzień, oczyszczenie świątyni. No myślę, że już całkiem emocje poruszone. Wtorek, kolejny dzień. Dzień bardzo trudnych dyskusji, konfrontacji z przywódcami religijnymi. Środa i czwartek to już przygotowania do Paschy, kiedy Jezus z nimi rozmawia. I kiedy Jezus co rusz mówi im rzeczy, które naprawdę nie chcieli usłyszeć. Mówi: opuszczam was, będziecie prześladowani, jeden was mnie zdradzi,
Jezus czasem ich gani za zadawanie głupich pytań, jak na przykład Filipa, który prosił: pokaż nam Ojca. Ale jest też miejsce, gdzie Jezus gani ich za niezadawanie właściwych pytań. To jest Ewangelia Jana, 16 rozdział, werset 5 i 6. Jezus mówi tak: a teraz odchodzę do tego, który mnie posłał. I nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił wasze serca. Moi drodzy, oni byli wykończeni tym trudnym tygodniem. I emocjonalnie, i fizycznie. Potrzebują odpoczynku. Potrzebują snu. W końcu pora, kiedy się to dzieje, to jest noc. Czas na sen. A Jezus im mówi: czuwajcie, nie śpijcie, módlcie się. Słuchajcie, oni po prostu fizycznie potrzebują snu. Ale jeszcze bardziej w tej sytuacji potrzebowali modlitwy, bo próba nadchodziła. Oni niestety wybrali źle. Ze zmęczenia po prostu, jak to my mówimy, padli. To był zły wybór. I to się okazało przez najbliższe godziny, że to był zły wybór. Moi drodzy, Jezus skończył swoją modlitwę, swoją rozmowę z Ojcem, która trwała, trudno określić, ale minimum 2 do 3 godzin i był gotowy już na konfrontację. A tymczasem Judasz też skończył przygotowania i wiedział jeden i drugi, że spotkają się przy bramie. Przynajmniej Jezus wiedział o tym na pewno. I zobaczmy, na kolejny werset teraz przeskakujemy do Ewangelii Jana. Jan będzie głównym narratorem przez jakiś czas. 18 rozdział Ewangelii Jana. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, jeden z 12, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często tam schodził z uczniami swoimi. Judasz wtedy, wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów, i od starszych ludu, i faryzeuszy, i uczonych w piśmie. I gdy on jeszcze mówił, przyszedł tam z latarniami, z pochodniami, z orężem, mieczami i kijami. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań miało przyjść, wyszedł i zapytał ich: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł: ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Gdy ich znowu zapytał: kogo szukacie? A oni odpowiedzieli: Jezusa Nazareńskiego. Odpowiedział Jezus: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść, aby się wypełniły słowa, które powiedział: nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. To jest moment, kiedy w zasadzie przechodzimy już do kwestii aresztowania. Zobaczcie, Jan ma inną narrację. Jan, musimy wiedzieć, pisze swoją Ewangelię w roku około 95 naszej ery, kiedy poprzednie 3 Ewangelie zwane synoptycznymi są już napisane. I widocznie Jan stwierdził, że nie ma potrzeby jako 4. zapisywać to samo i jakby przechodzi od razu do kwestii spotkania z tą zgrają. Moi drodzy, bardzo możliwe i bardzo prawdopodobne jest, że Judasz, chcąc go wydać, zaprowadził tą zgraję najpierw do tego pomieszczenia, gdzie wcześniej byli, do tej izby. To jest bardzo prawdopodobne. Argumenty dlaczego? Bo było to miejsce prywatne. To było czyjeś mieszkanie. Są przypuszczenia czyje, ale do tego wrócę za chwilkę. Więc skoro miejsce prywatne gdzieś na odosobnieniu, były dużo mniejsze możliwości do powstania zamieszek. Po drugie, było to miejsce zamknięte, więc Jezus z uczniami, ich logiką, nie miałby gdzie uciec. No a kolejny argument to przedstawię za chwilkę. Bardzo zresztą ciekawy. I czytamy o tym, że przyszedł oddział, czy przyszła zgraja, czy tłum. Ewangelia Jana, jej jakby oryginalny zapis, podaje słowo kohorta. A kohorta to jest 600 osób.
600 osób. Czytaliśmy wcześniej, z kogo się składały ten oddział. Czytaliśmy o tym, że to byli słudzy arcykapłanów i tak dalej. Czyli jednym słowem, to była straż świątynna. Ale bardzo to jest wątpliwe, żeby straż świątynna liczyła 600 osób. I raczej trzeba przypuszczać, że to był oddział mieszany ze straży świątynnej i z oddziału rzymskiego. Prawdopodobnie Piłat oddelegował jakąś część oddziału do tego, aby był przy tym pomocny. Ktoś może mieć wątpliwości, bo rzeczywiście znając tamte czasy i Piłata, niechętny był pakować się w coś, co nie musi. Będziemy to widzieć później zresztą. Niechętnie robił czy pakował się w kłopoty, gdzie nie musiał. A tu w zasadzie nie musiał. Ale też wydaje mi się, że to miało sens. Przecież Piłat doskonale widział, co się dzieje w Jerozolimie. Już dość zamieszania było w niedzielę ubiegłą, jak był ten triumfalny wjazd. Jeszcze więcej w poniedziałek, kiedy było oczyszczenie świątyni. Tam było widać, że emocje już naprawdę są rozpalone. I czuć było, że już iskra wisi w powietrzu i naprawdę może zapłon, czyli jakiś bunt powstać lada moment. I wiecie, kiedy faryzeusze, uczeni w piśmie, przywódcy religijni zaproponowaliby Piłatowi, żeby dał im żołnierze, oni sprawę po cichu załatwią, pod osłoną nocy, że go po prostu związanego przyprowadzą bez rozruby, myślę, że to było korzystne dla Piłata rozwiązanie. No i tym sposobem spotykamy tą zgraję, czy ten tłum przed bramą i następuje już ta konfrontacja. Jezus pyta, kogo szukacie? Oni odpowiadają, zgodnie z prawdą, Jezusa Nazareńskiego. Wtedy dzieje się przedziwna rzecz. On mówi, ja jestem, jam jest. I oni się cofają i wszyscy padają. Ciekawa rzecz. Wiecie, znalazłem gdzieś interpretację, która jest ciekawa, choć moim zdaniem trochę mało prawdopodobna, ale przytoczę. Polegałaby niby na tym, że oni się cofnęli i potem padli. Jest tłumaczone, że Judasz był tak zaskoczony rozwojem sytuacji, zupełnie inaczej niż przewidział. To on miał podejść, on go miał pocałować, on miał go wskazać, a tymczasem Jezus się sam prezentuje. I być może on zaskoczony tym po prostu się cofnął o krok. I tym sposobem potknął się o kogoś, kto za nim stał. I tak następny, jak efekt domina, to poleciało, że po prostu się poprzewracali. Powiedzmy, ale do mnie raczej przekonuje coś innego, że kiedy Jezus powiedział, jam jest, to było imię Boga. Jam jest. I wtedy ludzie padli. Ale jest tu pewna słabość. Jeśli byli w tym oddziale Rzymianie, to oni by nie padli. Więc to jest zagadka taka, którą nie do końca rozumiemy, nie do końca jest rozwiązana, chociaż ta druga mi zdecydowanie bardziej odpowiada. I w momencie, kiedy oni się podnieśli, pyta jeszcze raz, pada odpowiedź, że jam jest, wtedy Jezus mówi, to pozwólcie przynajmniej tym odejść. To jest ciekawe, że Jezus nawet w chwili strasznej próby jeszcze troszczy się o swoich. I to o swoich, którzy go i tak opuszczą. O swoich, którzy go tak naprawdę zostawią samego. On to wszystko wie. A mimo wszystko troszczy się o nich. Mówi, skoro mnie szukacie, pozwólcie tamtym odejść. I znowu wracamy do tekstu. Marek 14, rozdział 44, werset. A ten, który im go wydał, dał im znak, mówiąc, ten, którego pocałuję, jest nim. Bierzcie go. I prowadźcie uważnie. I zaraz podszedłszy przystąpił do niego i rzekł, bądź pozdrowiony mistrzu i pocałował go. Przeskakujemy do Ewangelii Mateusza 26. A Jezus rzekł do niego, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. Jedno zdanie z Ewangelii Marka 22:49. A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli, Panie, czy mamy być mieczem? I kilka
wersetów z Mateusza 26:51. I oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, Szymon Piotr, wyciągnął rękę, dobył miecza swego, uderzył sługę arcykapłana i uciął mu ucho. A słudze temu było na imię Malchus. Wtedy rzecze mu Jezus, zaniechajcie tego, włóż miecz swój do pochwy. Wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 12 legionów aniołów? Ale jak wtedy wypełniłyby się pisma, że tak się stać musi? I dotknąwszy ucha, uzdrowił go, dodaje Łukasz. Zobaczcie, Judasz nie musi już całować Pana Jezusa. Prawda? Nie musi tego robić, bo to się już, jakby Jezus sam się przedstawia. Więc nie musi tego czynić. I według mnie, kiedy tak jeszcze dzisiaj nad tym rozmyślałem, kiedy i dlaczego to Jezus zrobił? Mi się wydaje, nie wiem, czy tak mogło być, ale wydaje mi się tak, że to była jakby ostatnia szansa dla Judasza. On nie musiał tego zrobić. Jezus sam się prezentuje. Jezus mówi, jestem. Bierzcie mnie. Jakby jeszcze dając szansę Judaszowi, żeby nie musiał tego zrobić. Ale niestety Judasz to robi. I według greckiego słowa, które tam jest użyte, tam jest jakby jego znaczenie jest takie, że Judasz to robi bardzo wylewnie albo bardzo mocno. Więc albo wielokrotnie go całuje, albo ściska go bardzo mocno. Wiecie, to już jest naprawdę szczyt hipokryzji. Wie, po co to robi, nawet nie musi tego robić, a robi to jeszcze z taką wylewnością. No i w tym momencie żołnierze łapią Jezusa, wiążą go. I co? Zobaczcie, uczniowie wcale nie są tacy tchórzliwi, jak ich postrzegamy. Uczniowie są gotowi do walki. Pytają, czy mamy bić mieczem? Wiecie, oni wcale nie uciekają. Oni chcą walczyć. A przecież przewaga jest kolosalna. 10-600. To jest w ogóle niewiarygodna przewaga. A oni są gotowi do walki. Jeżeli by Jezus powiedział bić, na pewno by bili, choćby nawet i pięściami. Ale na pewno by to zrobili. Problem w tym, że nie poczekali na odpowiedź. I Piotr od razu ruszył. I Piotr uderza. Oczywiście nie miał zamiaru obciąć ucha, tylko głowę. Tylko po prostu zabić. Ale Malchus, bo tak nazywa się ten sługa arcykapłana, zrobił unik, przez co uciął mu tylko ucho. I sytuacja, gdyby tak spojrzeć realnie, naprawdę się zagęściła w tym momencie. Naprawdę robi się tutaj gorąco. O rozruby nie trudno w tym momencie. Ale Jezus jakby łagodzi sytuację przez to, że po pierwsze uspokaja swoich uczniów, uspokaja Piotra, ale uzdrawia też tego człowieka. Zauważcie, Jezus był już związany. Widocznie musiał poprosić tego żołnierza, który bezpośrednio koło niego stał, o rozwiązanie, bo inaczej by nie mógł schylić się, nie mógłby go dotknąć, mając związane ręce. Prawdopodobnie więc tak to musiało się stać. Jezus jakby też zachowuje Piotra przed tym, że nie zostanie aresztowany. Bo wiecie, stracił się dowód. Bo gdyby chciano Piotra oskarżyć o próbę zabójstwa, no to nie ma dowodu, bo ucho jest zdrowe. A poza tym myślę, że tej zgrai w ogóle nie zależało gdzieś potykać się i walczyć z całą grupą. Wygodniej, lepiej im było po prostu się zająć jednym więźniem, który zresztą wyglądał bardzo pokornie. Ale słuchajcie, co Jezus mówi. Dziwi mnie ta liczba, 12 legionów. Nie wiem dlaczego. Czemu akurat 12 legionów? Legion to jest 6 tysięcy. Więc przeliczając razy 12, to mamy 72 tysiące aniołów. Co oznacza ta liczba? Niestety nie wiem. Być może coś to oznacza. Ale przewaga już w tym momencie, nawet gdyby to byli ludzie, to jest kolosalna. A przecież tu wystarczyłby jeden anioł. Jezus jakby chce wytłumaczyć Piotrowi i uczniom, że nie tędy droga. Jezus chce im wytłumaczyć, ja nie idę na krzyż, dlatego że mnie złapali. Idę, bo chcę.
Idę, bo chcę zrobić to dla ludzkości. Idę z własnej woli. To jest wola Ojca, ale również i moja. W innym fragmencie czytamy, że nikt mi życia nie odbiera. Słuchajcie, żadne mocarstwo nie byłoby w stanie Jezusa zabić. Żadna potęga. Choćby się cały świat połączył, nikt nie zrobiłby mu krzywdy, gdyby on nie zechciał tego zrobić sam dla mnie i dla ciebie. Ciekawe jest to, że następnych 12 godzin będzie napędzane, czy nakręcane, czy będzie się toczyć jakby w takich dwóch aspektach. Z jednej strony Boża wola, z jednej strony Boże prowadzenie, Boże przeznaczenie, a z drugiej strony ludzka nienawiść. Z drugiej strony ludzkie przekręty, oszustwa, oszczerstwa, łamanie prawa. Wróćmy do tekstu. Łukasz 22. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej i starszych, którzy podeszli do Niego. Jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni i nauczałem, nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Jeden werset z Mateusza 26:56. Ale to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie go opuścili i uciekli. I jeszcze Marek 14:51. A pewien młodzieniec, mając narzucone prześcieradło na gołe ciało, szedł za nim. Ale on pozostawił prześcieradło i uciekł nagi. I znowu dwa słowa komentarza. Moi drodzy, Jezus tymi słowami mówi i do uczni, i do wszystkich zebranych, że On wszystko kontroluje, że On wszystko przewidział, że On wszystko wie, że wszystko toczy się według wyreżyserowanego planu, że wszystko jest zgodne z pismami, z proroctwami, że każdy jeden aspekt tak naprawdę to Jemu się nie wymyka z rąk. To nic, że tu zbrojny oddział. Tak naprawdę to Jezus był tym, który wszystko to wyreżyserował. I uczniowie, słuchajcie, uciekają w tym momencie. Ale powiem wam, wydaje mi się, że nie ze strachu. Już wcześniej to mówiłem, że oni byli gotowi walczyć. Być może gotowi byli walczyć, bo myśleli, znali moc Pana Jezusa. Wiedzieli, że On może wszystko, że może stanie za nimi, jak już tylko rozpoczną. Nie wiem. Ale jednak uciekają. Myślę, że nie ze strachu. Myślę, albo że strach przynajmniej nie był głównym powodem. Ani nie dlatego, że wstydzą się Pana Jezusa. Bardziej mi się wydaje, że uciekają, bo są bezradni. Bo już nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Wiecie, gdyby oni mogli robić coś, co umieją, to pewnie by to robili. Czyli walka. Albo cokolwiek. Fizycznie. Ale na walkę duchową nie byli w ogóle przygotowani. Nie wiedzieli, w jaki sposób to mają robić. Zły wybór w Getsemane. A teraz jeszcze na moment wrócę do tego argumentu pominiętego, kiedy mówiłem, że prawdopodobnie Judasz zaprowadził tą zgraję do tej izby, gdzie była wieczerza paschalna. Sugeruje to właśnie ten fragment z Ewangelii Marka o uciekającym młodzieńcu. Ciekawy fragment. Prawdopodobnie, jak bibliści twierdzą, tym młodzieńcem uciekającym był sam autor tej Ewangelii, Jan Marek. Najprawdopodobniej był to on. Wskazuje na to choćby fakt, że był człowiekiem może nie bardzo zamożnym, ale też na pewno nie biednym, więc miał mieszkanie, miał gdzie gości przyjąć. To raz. I pasowałoby to w tym kontekście, że kiedy Jezus wyszedł do ogrodu Getsemane, zabrał z sobą uczni. Więc już nie Marka, który im gościnę udzielił. Więc Marek tam mógł zostać. I położył się pewnie spać. I nagle jakiś łomot. Nagle słyszy, że Judasz ze zgrają przychodzi. Więc jakimś sposobem udało mu się wymknąć i uciec i pobiec do ogrodu, żeby Jezusa ostrzec. Ale nie zdążył się już ubrać, więc tylko prześcieradło na siebie nałożył. I taki pobiegł. I prawdopodobnie tak to się stało. Tyle, że to prześcieradło zostało w rękach rzymskiego żołnierza. I musiało to niespecjalnie wyglądać dobrze, że była noc. I sytuacja jest taka, że wszyscy pouciekali. Jezus zostaje sam. I prowadzą go do pałacu arcykapłana.
I teraz rozpoczyna się proces. Moi drodzy, proces w zasadzie, którym to było kilka procesów tak naprawdę. Można go podzielić na dwa części, na dwie części. Pierwszy to był proces żydowski przed żydowskimi władzami religijnymi, a drugi państwowy. Ale jeszcze te dwa główne dzielą się na poszczególne jakby odsłony. Pierwszy ten żydowski dzieli się na trzy. Najpierw Annasz, potem Kajfasz, potem Rada Najwyższa, a ten państwowy najpierw Piłat, potem Herod i potem znowu ponownie Piłat raz jeszcze. Moi drodzy, te procesy były po prostu farsą. To była kpina z procesów prawa. To było coś, co można, nie wiem, do podręczników dać, jak proces ma nie wyglądać. Ten proces był absolutnie nieuczciwy. Żydowski proces zwłaszcza. Tam było jakby werdykt, to, że ma ponieść karę śmierci, był założeniem na długo przed jego aresztowaniem. Proces miał tylko jakby spreparować to, ubrać to w jakieś ramy prawne. Ale werdykt był dawno znany. Natomiast proces rzymski jako proces był dużo lepiej przeprowadzony. Piłat się trochę przyłożył, ale tak naprawdę był skazany jako niewinny. Nie znalazł w nim winy. Skazał go, dlatego że nie chciał konfrontacji z przywódcami religijnymi, nie chciał ryzykować swoim stanowiskiem. Podam, moi drodzy, niektóre tylko fakty, które wskazują na to, że jak ten proces był absolutnie niezgodny z prawem. Tych faktów jest kilkanaście przynajmniej, ja podam tylko kilka. Który był niezgodny z prawem ówczesnym prawem Sanhedrynu. Po pierwsze, aresztowanie nastąpiło w wyniku wręczenia łapówki. Podaję takie, które wydaje mi się, że będą dla nas bardziej te zrozumiałe i strawne, nie znając zawiłości tamtego prawa. Drugi, procesy nie mogły odbywać się w nocy lub w dni świąteczne, a właśnie tak się odbyły. Stosowana była przemoc fizyczna wobec oskarżonego, co było niedopuszczalne. Powoływani byli fałszywi świadkowie i to jakby z premedytacją. Powołujący wiedzieli, że to są fałszywi świadkowie. I w końcu Jezus został zabity w dniu rozpoczęcia procesu. Tak jak powiedziałem, ta lista jest bardzo długa. Ja jej nie cytuję. Wiecie dlaczego? Już przed chwilką powiedziałem, bo to jest nieważne. Ważne jest to, że Jezus właśnie po to przyszedł. I nieważne jak głupi był proces, nieważne jak bardzo był farsą procesu, z jaką kpinę zrobili z procesu, ważne jest to, że Jezus umarł na krzyżu, bo po to przyszedł. Ale wiecie, to też ma pewne skutki. Skutki w postaci, już skracam swoje myśli trochę, skutki w postaci antysemityzmu. Bo przez lata ludzie, i to nawet Kościół, oskarżali przywódców religijnych, żydowskich o to, że zabili Pana Jezusa. I na tym tle powstawał i rozpalał się antysemityzm. Moi drodzy, myślę, nie wchodząc w szczegóły, że jeśli ktokolwiek z nas tutaj słuchaczy lub ktoś, kto będzie to odsłuchiwał przez internet, miałby jakieś takie ciągotki, żeby próbować oskarżać przywódców religijnych tamtego czasu o zabicie Pana Jezusa, to przede wszystkim oskarż samego siebie. Bo to twój grzech. Bo to mój grzech. Nie patrzmy na przywódców religijnych. To mój grzech. To twój grzech spowodował, że Jezus musiał być zabity. I teraz przyjrzyjmy się, chociaż na chwilkę, może już nie wszystkim tym procesom, ale może przynajmniej tym z tej części religijnej. Więc odsłona pierwsza. Odsłona pierwsza, proces u Annasza. Związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był w tym roku arcykapłanem. A Kajfasz był właśnie tym, który doradził Żydom, że jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud. Więc tak jak powiedziałem, Jezus jest prowadzony najpierw do Annasza. I to jest ciekawa rzecz, bo Annasz nie był wtedy oficjalnie urzędującym arcykapłanem. Urzędującym arcykapłanem był jego zięć, Kajfasz.
Wcześniej jakby Anna rządził od 7 do 14 roku naszej ery, a Kajfasz do 36. Problem w tym, że Annasz był wyjątkowy, w tym złym pojęciu. Annasz był bardzo bogatym, bardzo wpływowym człowiekiem. Też fakt, że słowo arcykapłan jakby było czymś nadawanym dożywotnio i choć funkcja ta była potem przez kogoś innego sprawowana, to on cały czas w nazewnictwie pozostawał. Ale on tak naprawdę wszystko sobie poukładał. On miał takie wpływy, że Rzymianie poustawiali na tych krzesłach żydowskich jego synów, chyba 5 czy 6, zięcia, jakiegoś wnuka. Także Annasz miał przez to absolutną władzę i absolutną kontrolę nad wszystkim, pomimo że nie był oficjalnie arcykapłanem. On też czerpał zyski z handlu świątynnego, więc to jego najbardziej dotykało to, że świątynia została oczyszczona. I to do niego najpierw trafia Pan Jezus. Jest prawie pewne, że Annasz i Kajfasz urzędowali w tym samym pałacu, tylko w jego różnych skrzydłach. To by też tłumaczyło, dlaczego jeden z ewangelistów mówi, że Piotr zaparł się na dziedzińcu Kajfasza, a inny mówi, że na dziedzińcu Annasza. Bo chodzi o ten sam. Chodzi o to samo miejsce. Po prostu jest skrzydło w kształcie litery C najpewniej i wewnątrz dziedziniec, na którym rozegrały się te sceny. Więc Annasz rozpoczyna śledztwo. I czytamy Jana 18, rozdział od 19. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus: ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą. A potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oni to wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: tak to odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus: jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, to czemu mnie bijesz? Słuchajcie, Annasz rozpoczyna śledztwo, ale w najgorszym stylu, jaki mógł. Zadał jedno z najgłupszych pytań. Śledztwo polegające na pytaniu, na które odpowiedzieć mógłby każdy. O jego publiczną służbę, o to, co mówił, o to, co robił. Przecież to wiedzieli wszyscy. Więc tak ma wyglądać śledztwo. I kiedy Jezus jakby rozsądnie odpowiada, mówi: przecież to mówiłem, wszyscy to znają. Zostaje uderzony bezprawnie w twarz. I znowu Jezus reaguje, bardzo słusznie. Ale oczywiście nie uzyskał żadnej odpowiedzi. I w czasie, kiedy tutaj trwa ten dziwny proces, to Kajfasz już w drugim skrzydle budynku się przygotowuje. Już ściąga jakiś oddział wojska, już ściąga sobie trochę członków Rady Najwyższej, już ściąga fałszywych świadków, bo wie, że za moment będzie miał do czynienia już z procesem. I tutaj czytamy z Ewangelii Marka, 14 rozdział, 55 werset tak. Arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać go na śmierć. Ale nie znajdowali. Wielu bowiem świadczyło fałszywie przeciwko niemu, ale świadectwa te nie były zgodne. A niektórzy, dwaj, wystąpili i fałszywie świadczyli przeciwko niemu, mówiąc: myśmy słyszeli go, jak mówił: ja zburzę tę świątynię Bożą wzniesioną rękami ludzkimi, a w 3 dni zbuduję inną wzniesioną nie rękami ludzkimi. Ale i tak nie było zgodne ich świadectwo. I tu mamy jakby odsłonę drugą u Kajfasza. I widzimy, że toczy się proces. Jeden za drugim świadkowie wychodzą, mówią coś, co nie ma większego sensu. Dlatego też Jezus się nie odzywa, bo to jakby nie ma większego sensu. I w końcu świadectwa dwóch świadków zaczynają się troszkę zgadzać. I tu chodzi o to, co mówiliśmy o tym zburzeniu świątyni. To, co tutaj, na co się powołują ci świadkowie, tutaj chodzi o coś, co miało miejsce 3 lata temu. Musimy wiedzieć, myślę, że wiecie, że 2 razy była świątynia oczyszczana. Na początku służby Jezusa, co opisuje ewangelista Jan w 2 rozdziale,
i to, co się działo na kilka dni przed aresztowaniem. I oni pewnie się odwołują do tego, co wydarzyło się wtedy, ale odwołują się oczywiście tendencyjnie, bo oni przekręcają, mówią, że oni pamiętają, że Jezus powiedział, ja zburzę. A Jezus tak nie powiedział. Jezus powiedział, wy zburzycie, a dokładnie powiedział, zburzcie tę świątynię. Więc nie groził, nie mówił, że on to zrobi. Co prawda była sytuacja, kiedy mówił, że kamień na kamieniu nie pozostanie. Tu już była mowa o tym, że świątynia zostanie fizycznie zburzona, ale przecież nie powiedział, że on to zrobi. A poza tym było to kilka dni temu, jakby w prywatnej rozmowie z uczniami, więc nie byłoby szans, żeby inni to również usłyszeli. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do niego, nic nie odpowiadasz na to, co świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga błogosławionego. Rzecze mu Jezus, jam jest. Tyś powiedział, nadto powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Moi drodzy, Jezus nie odpowiadał, bo nie przyszedł się bronić, tylko przyszedł umrzeć. Zgodnie zresztą z proroctwem o nim Izajasz w 53:7 mówił, że zamilkł i nie otworzył swoich ust. Teraz niezgodnie zupełnie z prawem, po raz kolejny Kajfasz żąda od niego zeznania pod przysięgą przeciwko sobie. Ale słuchajcie, Jezus nie unika. Pomimo tego, że to było niezgodne z prawem, pytany jest wprost, jesteś Synem Bożym? I w jednej z Ewangelii jest napisane już bardzo prosto, tak, jestem. Więcej, on powołuje się na dwa fragmenty z Bożego Słowa, na Psalm 110, werset 1 i Daniela 7:13, najbardziej chyba mesjanistyczne miejsca, gdzie jest mowa, odtąd zobaczycie Syna Człowieczego po prawicy Bożej. Wiecie, Kajfasz, uzyskał więcej niż nawet chciał. Uzyskał wszystko, co mu było potrzebne. On już nie potrzebował dodatkowych świadków, on już nie potrzebował nic więcej robić. Miał jawne bluźnierstwo, według ich opinii oczywiście. Oto w tym momencie Kajfasz jakby przestał nawet panować nad swoimi emocjami. Rozdziera swoje szaty i jakby już wie, że po prostu wygrał sprawę. I tak prawdę mówiąc, patrząc z jego punktu widzenia, gdyby jakiś człowiek powoływał się na te fragmenty, nie będąc Bogiem, naprawdę zasługiwałby na karę śmierci. Ale problem w tym, że Jezus był Bogiem. I tutaj też czytamy, że oni jakby w przekonaniu, że już wszystko mają pod kontrolą, postanowili trochę ponajkrywać sobie z Pana Jezusa, trochę jakby poobijać Go, pobawić się jego kosztem, ale już nie wchodzę w szczegóły. I słuchajcie, i w to jest wplecione ta bardzo przykra sytuacja, jak zaparcie się Piotra. To mniej więcej ten moment jest. Niby taka oczywista, znana sprawa, ale też ona przez różnych ewangelistów różnie jest opisywana. I nie ma się co dziwić. To była noc, to były migotliwe światła, tylko jakieś pochodni. I nie wszystko, nawet sam Jan, który tam przecież był i Piotr, nie wszystko mogli sami dobrze widzieć, żeby potem zrelacjonować. Nawet usłyszeć, kto mówi jakie słowa. Bo to była naprawdę straszna noc. To była noc wypełniona jakby zbliżającą się śmiercią. Wiecie, sceneria przedziwna, pełno różnych cieni pełzających. I w tym wszystkim jakby Piotr i Jan, jak mówię, mogli mieć sami problemy z zapamiętaniem i z późniejszym zapisaniem. A szedł za Jezusem z daleka Szymon, Piotr i drugi uczeń. A uczeń ten był znany arcykapłanowi. I wszedł z Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Piotr zaś stał na zewnątrz przed bramą.
Wyszedł więc ten drugi uczeń, który był znany arcykapłanowi i porozmawiał z odźwierną i wprowadził Piotra. A służąca odźwierna rzekła Piotrowi, czy i ty nie jesteś z uczniów tego człowieka? A on odpowiedział, nie jestem. Moi drodzy, w Getsemane wszyscy pouciekali, ale Piotr z Janem nie za daleko. Oni gdzieś tam bokami dotarli przed ten pałac. Prawdopodobnie Jan miał jakieś wtyki, kogoś z rodziny tam w pałacu Jan mógł wejść, natomiast Piotra zatrzymano przed wejściem. Jan porozmawiał z odźwierną i ta wpuściła go. Ale następuje pierwsza konfrontacja. Właśnie ta odźwierna go rozpoznaje. Właśnie ta odźwierna go rozpoznaje i mówi, jesteś jednym z nich. Piotr zaprzecza. Ale na tym etapie być może, że to zaprzeczenie służyło czemuś innemu. Nie jakby obrony siebie samego, ale chęci wejścia do środka. Chęci wejścia, żeby być bliżej Pana Jezusa. Być może tego nie wiemy. Być może nawet planował, w jaki sposób zorganizować jakąś możliwość jego po prostu ucieczki stamtąd. Więc na tym etapie być może Jezus, Piotr jeszcze funkcjonował inaczej. Ale następuje druga konfrontacja. Oto pamiętacie, że dotarł do tego ogniska, gdzieś tam zbliżył się do ogniska, musiał chyba pilnować się, żeby za dużo światła nie padało na jego twarz. Ale właśnie, czytając, analizując, patrząc też na różne źródła poza biblijne, okazuje się, że najprawdopodobniej ta sama odźwierna, która już go raz rozpoznała, trochę sobie to w głowie poukładała, trochę sobie to przemyślała, śledziła go i podchodzi do tego ogniska. I mówi, to ty jesteś. Już nie cytuję tego dokładnie. I mówi to albo do Piotra w obecności wszystkich, albo mówi to do tych ludzi w obecności Piotra. I zaczyna być już poważnie. Teraz już wszyscy to słyszą. I już teraz sytuacja się komplikuje. I teraz Piotr już kategorycznie protestuje. Piotr kategorycznie wypiera się jakichkolwiek związków z Panem Jezusem. I bezpiecznie, szybko się odsuwa gdzieś w cień, żeby go nie było widać. Prawdopodobnie gdzieś bliżej bramy, żeby też zapewnić sobie ewentualnie szybszą ucieczkę. I Piotrowi może udało się na chwilkę odsapnąć tam przy tej bramie, bo zebrani przy tym ognisku niekoniecznie mieli motywację i chęć się nim zajmować, ale przypuszczam, albo być może rozmawiano o nim. I po pewnym czasie najprawdopodobniej oni spod tego ogniska przyszli tam do niego i rozpoczęła się konwersacja, ale już na ostro. Już go nie pytali, tylko go poinformowali. Ty jesteś z nich. Ty jesteś z nich. Zdradza cię nawet twój akcent galilejski. Znalazł się tam nawet krewny Malchusa, tego co miał obcięte ucho. I mówi, przecież widziałem cię w ogrodzie. I tu już sytuacja się wymknęła spod kontroli całkowicie. To już nie były pytania. To już było zdemaskowanie go. I wtedy Piotr, widząc jak tłum jest wrogo nastawiony, też wiedząc, że proces Jezusa toczy się w złym kierunku, i wie, jeżeli nie zrobi teraz czegoś nadzwyczajnego, to może podzielić jego los, czyli śmierć. Więc sięga po najbardziej mocny dla Żyda środek, czyli po przysięgę. I przysięga. I przysięga na coś ostatecznego. Przysięga na samego siebie i prawdopodobnie na piekło. Że go nie zna, że go nigdy nie znał. I wtedy pieje kur. I wtedy zapiał kur. I Piotr spojrzał w okno i zobaczył pewnie pokrwawioną, posiniaczoną, opuchniętą twarz Pana Jezusa. I widzi jego wzrok. I wie, że żadne uderzenie go tak nie zabolało, jak to, co on przed chwilką zrobił. I Piotr załamał się i pobiegł. Pobiegł w ciemność, pełen płaczu i pełen załamania. Zauważyliście, że już przestałem czytać te fragmenty, bo czas nas dogonił.
To już tylko idę dalej z narracją. I procesu ciąg dalszy. Już kończę. To jest ostatnia myśl. Zakończymy na tym aspekcie, bo później będzie już proces przed sądami państwowymi u Piłata. Ale teraz jeszcze jest jeden akcent. On jest niezbędny. On jest niezbędny z punktu widzenia prawa. Dlatego, że Sanhedryn, już się mi język plącze, czyli Rada Najwyższa, musi wydać wyrok. Inaczej Piłat by ich w ogóle nie przyjął. I wiadomo, że jest to zupełnie wszystko sfingowane, wiadomo jaki on będzie, ale musiał się odbyć. Słuchajcie, jest najprawdopodobniej 5:30, ewentualnie 6 rano. Bardzo wcześnie rano. Sanhedryn liczył 71 członków, więc jakoś musieli się zorganizować, choć większość z nich pewnie już była całą noc na miejscu, ale może nie wszyscy, może też ci, którzy byli jego zwolennikami, bo przecież byli i tacy, którzy byli zwolennikami Pana Jezusa, musieli ich ściągnąć i musieli jakby podjąć ostateczną decyzję przez to głosowanie. A że zwyczajem namiestnika, w ogóle prawdopodobnie namiestników, w tym przypadku Piłata, było to, że nowe, świeże sprawy przyjmował tylko wcześnie rano. Więc mieli czasu zaledwie moment. I musiało to pójść błyskawicznie. I widzicie, użyli tych samych argumentów, sprawdzonych już u Kajfasza. Od razu pytanie, czy ty jesteś Synem Bożym, czy jesteś tym Mesjaszem. I to oczywiście odniosło skutek. Jeszcze w zasadzie tutaj, zanim przejdziemy do procesu przed Piłatem, to jeszcze dwa zdania o Judaszu, bo on właśnie w tym miejscu się tutaj pojawia. Kiedy pada nieunikniony werdykt Sanhedrynu, kiedy on został oficjalnie ogłoszony, nie wiadomo czemu, ale Judasz był na miejscu, musiał to słyszeć i teraz żałuje. Teraz przychodzi refleksja, ale za późno jest się cofnąć. Teraz on wie, że wpakował się w coś strasznego. Trudno powiedzieć, dlaczego to zrobił. Wiecie, może myślał, że do tego nie dojdzie. Może myślał, że przecież albo tłum stanie w jego obronie, znaczy Pana Jezusa obronie, albo Jezus nie pozwoli sobie na to, a 30 srebrników w kieszeni będzie. Być może tak myślał. Trudno to powiedzieć. Ale w tym momencie, wiedząc, że jest już za późno, on przychodzi do arcykapłanów, oczywiście nikt nie chce z nim rozmawiać, rzuca tymi pieniędzmi gdzieś do świątyni, trudno powiedzieć gdzie. Niektórzy twierdzą, że być może nawet wtargnął w miejsce święte, gdzie mu nie było wolno wejść, ale jemu już było dokładnie wszystko jedno. I rzucił tymi pieniędzmi i nabył pole. I tutaj są dwie rozbieżności. Po pierwsze, jeden z ewangelistów, Mateusz, pisze, że pole nabyli arcykapłani. A Łukasz pisze, że pole nabył Judasz. Wydaje się to sprzeczne, ale nie jest sprzeczne. Dlatego, że w tamtych czasach było w ten sposób, że pieniądze były własnością Judasza. I za te pieniądze arcykapłani nabyli to pole. Ale akt własności przynależał się temu, kto to fundował. A więc pośmiertnie akt własności otrzymał Judasz. Więc tak naprawdę jedno i drugie tutaj jest prawdą. Druga nieścisłość to jest kwestia śmierci. Jeden z ewangelistów, Mateusz, mówi, że się powiesił, a Łukasz, że pękł na dwoje. I znowu tutaj nie ma sprzeczności. To pole, garcarze, to miejsce, gdzie to się wydarzyło, to jest strome urwisko. To jest miejsce, gdzie garcarze wydobywali glinę na swoją pracę. I najprawdopodobniej, raczej pewne jest to, że po prostu się powiesił. Tak jak mówi jeden z ewangelistów, Mateusz powiesił się. A później z jakiejś przyczyny, czy to się gałąź urwała, czy może później się trzęsienie ziemi to spowodowało, trudno powiedzieć, ale widocznie coś spowodowało, że on z tego drzewa się zerwał
i spadł w przepaść i pękł na dwoje. Więc znowu pozorna sprzeczność zostaje tutaj anulowana.